Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Ach, po ciężkim dniu pracy w kopalni nie ma to jak zjeść coś ciepłego i pożywnego. Zdradzę wam, że nie ma nic bardziej napełniającego brzuchy niż potrawka z chrząszcza a la snaf z ryżem i grzybami. W dzisiejszym filmie dowiecie się dokładnie, jak ją przyrządza snaf, czyli ja. Przepis ten, jak i pozostałe, zostały przeze mnie wypróbowane i sprawdzone na LARP Gothic. Zapraszam do oglądania. Aby ugotować potrawkę, potrzebne wam będzie około 200 g ryżu parboiled, dosyć duża łyżka curry oraz soli, 3 możliwie najtłustsze kiełbasy, jakie uda wam się zdobyć, czarny makaron spaghetti sepia, 250 g brunatnej pieczarki, a także 3 duże cebule. Zacznijcie od pokrojenia kiełbasy na mniejsze, około 3 cm kawałki, które następnie trzeba będzie przekroić jeszcze na pół. Każdemu takiemu fragmentowi zetnijcie lekko pod skosem z jednej strony krótszy bok, a następnie natnijcie go od góry nożem 3-4 razy. Chodzi o to, aby uformować coś na kształt wstępnego pancerza, korpusu chrząszcza, którego później z tej kiełbasy stworzymy. Odcięte kawałki pokrójcie drobno w losowe kształty i dołączcie do przygotowanych odwłoków. Będą imitować te owady, które się rozgotowały w naszej potrawce, a przez to też się nie zmarnują. Gotową całość wsypcie do rozgrzanego kociołka. Pozwólcie, aby zawarty w kiełbasie tłuszcz się teraz wytopił i aby nasze przyszłe chrząszcze się na nim wyraźnie zezłociły, a ich nacięcia pootwierały. Jeśli wasza kiełbasa okaże się być dosyć sucha, dodajcie do niej po prostu trochę oleju. Wyłóżcie teraz pancerze do osobnej miski, a pozostałego w kociołku tłuszczu nie wylewajcie. W czasie zaś, gdy korpusy będą stygnąć, zabierzcie się za krojenie pieczarek oraz cebuli. Z 3 główek, jakie sobie przygotowaliście, zostawcie połowę jednej do późniejszego użycia, a resztę przeznaczcie na smażenie. Jeśli w kociołku nie została wam wyraźna ilość tłuszczu, uzupełnijcie go o przynajmniej 2 lub 3 duże łyżki oleju. Cebulę oraz pokrojone nóżki pieczarek smażcie aż do zeszklenia. Pod koniec dorzućcie pokrojone pieczarki na kilka minut, a następnie dolejcie około 500-600 ml najlepiej gorącej wody. Gdy całość się zagotuje, wsypcie dużą łyżkę curry razem z solą. Po chwili przyjdzie moment na odłożoną wcześniej połówkę cebuli, jak i dodanie do wywaru ryżu. Nasza potrawka musi się teraz gotować około 15 minut, w którym to czasie możemy zająć się chrząszczami. Jeśli zastanawialiście się wcześniej, dlaczego jednym ze składników jest makaron sepia, to teraz się tego dowiecie. Przez swoje czarne zabarwienie nadaje się on po prostu idealnie do stworzenia nóżek naszego chrząszcza, dlatego tak jak w przypadku czerwonego barwnika z poprzedniego odcinka, warto poszukać tego produktu. Makaron wbijcie w nienaciętą część kiełbasy i tak jak na filmie, spróbujcie utworzyć małe nóżki w każdym jej kawałku. Tym oto sposobem otrzymacie chrząszcze. Dodajcie je do wywaru na końcowym etapie, tak aby czarny makaron zbyt mocno się nie rozgotował. W tym momencie spróbujcie również, czy całości nie trzeba jeszcze doprawić większą ilością soli, pieprzu czy też curry. Po 5 minutach gotowania zdejmijcie kociołek z ognia i zostawcie pod przykryciem na kolejne 5-10 minut. Finalnie potrawka powinna mieć zwartą i gęstą konsystencję oraz przywracać wam 9 punktów życia. No i dotrzymałem słowa. Oto wasza potrawka z chrząszcza. Smacznego. A przy okazji, jeżeli zostaniecie patronem kanału doktora, możecie dostać taką fajną koszulkę. Zapraszam, szczegóły w opisie. Za Gomeza!